De zomer van 1944. Het Duitse leger wordt overal teruggeslagen. In het oosten wint het Rode Leger veldslag na veldslag en rukt het op naar Warschau. De geallieerden gaan ervan uit dat het AK, het Poolse verzet, de Russen zal helpen om de stad te bevrijden. Onder hun grijze haren herkennen we vandaag nog de helden als levende getuigen van het vechten voor de vrijheid. Zoals Janina, die deel uitmaakte van hetzelfde bataljon als Bogina. Wieczorem któregoś dnia przychodzi do mnie łączniczka, że mam się stawić. Ja całą konspirację byłam w baszcie. W każdym razie tam nas poinformowano, że o godzinie 5 będzie wybuch powstania, ta zwana ta godzina W i mamy się wszyscy stawić. To była straszliwa radość, muszę Państwu powiedzieć. To była radość, szczególnie młodzieży. Myśmy z chłopakami radowali się, rzucaliśmy się sobie na szyję, tańczyliśmy, wznosiliśmy okrzyki, ale zaraz nas uspokojono i zaraz nam dano określone polecenia. Pamiętam moją dzielnicę, stroiłem w biało-czerwone flagi. Tak, malowaliśmy na każdym zakręcie kotwicę Polski walczącej. Tak. No niestety to trwało strasznie krótko. A ja byłam młodszą sanitariuszką w punkcie sanitarnym na Mickiewicza po 25. Ten punkt był urządzony w Magli. No i pamiętam jeszcze, jako ta sanitariuszka, do mnie należało na przykład wyciąganie drobnych odłamków, jako się wyspecjalizowałam z wyciąganiem pensetą tych drobnych odłamków od tych różnych granatników, czy od tam różnych tych pocisków drobnych. Wiesz, jak rozmawiałam na podwórku z moim kolegą i w pewnej chwili z granatnika padł strzał, a ja zdążyłam wejść tam właśnie już, chodziłam tam do tego punktu sanitarnego, a on jeszcze został na podwórku. I jego rozerwało na kawałki i dla mnie było strasznym przeżyciem, jak ja musiałam, wiesz, z powrotem wrócić i z drugą koleżanką musiałyśmy te kawałki, wiesz, jego kawałki wkładać w to ubranie. A mnie wstrząsały te kawałki, te ręce oddzielne, i ta noga tego mojego kolegi, wiesz, coś oddzielnego, część oddzielona od człowieka. To robi straszne wrażenie, straszne. To pamiętam, że to było dla mnie straszne przeżycie. Muszę ci powiedzieć, Marysiu, że w szeregach Armii Krajowej wiara była znaczącym symptomem. W mojej drużynie Romualda Trauguta jednym z wychowawców był ksiądz. Poległ zresztą w walce. Byli moi nauczyciele. Natomiast w każdym niemal oddziale był ksiądz. Le rôle de l'Église est dans la résistance et dans l'insurrection est immense. Peut-être certains me diront que c'est une spécificité de l'Église de Pologne. C'était, mais toujours, jamais dans ce quelque chose de tout simplement béni oui-oui. Non, c'était toujours, il faut sauver des Juifs, il faut sauver, il faut être charitable avec les prisonniers, y compris de l'ennemi. W tych szeregach odbywały się przed bitwą msze święte. Przed bitwą, przed wyruszeniem na ważną akcję. I to dawało takiego... To dawało otuchy, tak, to dawało otuchy. We wszystkich religiach, zresztą na nasze religie, przed każdym wyjściem była często spowiedź. Niektórzy na początku powstania, niektóre szczególnie dziewczęta, one odchodziły od spowiedzi przed bitwą, jak szły na ten... Ale później, kiedy w tej walce wielokrotnie zobaczyły śmierć ludzką i konieczność, i że to życie jest takie krótkie, takie dramatyczne, przychodziły do księdza i prosiły o spowiedź, o rozgrzeszenie i szły do walki. To było na porządku dziennym.
Ale walczyły kobiety i mężczyźni, a kobiety, na przykład jak było takie wielkie natarcie na dworzec gdański, to przecież dziewczyny walczyły razem z chłopakami, przede wszystkim znosiły rannych, wszędzie się przeczołgały, masy zginęły, przecież moich koleżanek bardzo dużo zginęło właśnie pracując, jak natarcie było na dworzec gdański, to właśnie tam nacierały z nimi razem. Najdzielniejsze ze wszystkich żołnierzy powstania, to nie jest żaden ukłon, były dziewczęta. Słuchaj, w ogóle Polki, my mamy w naszej historii 8 powstań narodowych. I te 8 powstań narodowych stoją na kobiecie. Car Mikołaj powiedział tak. Gdybym ja mógł uporać się z Polkami, to z Polakami dawno bym już skończył. To prawda. To jest moja mama, przed wojną kończyła Anna Słupnicka Bando. Tam niedawno, w czasach młodości mam taki sam bando, ale trochę większy niż wy. Może zostawimy pani na bankiet. Stąd walka toczyła się niemal na każdej ulicy. Stąd te ofiary były takie straszliwe, bo załóżmy, ja nie posiadałem broni, ale nie posiadało jej 60% żołnierzy Armii Krajowej. Podstawową bronią takiego żołnierza jak ja była butelka z benzyną, bo nie mieli dorośli, wyszkoleni już w tych grupach bojowych i operacyjnych żołnierzy. Stąd ta walka była tak trudna i tak bolesna. Stąd te 200 tysięcy poległych powstańców. Przynoszą, cały czas był ten, rannych przynosili, ale któregoś dnia przynoszą na noszach Niemca, żołnierza niemieckiego. Ale nie jakiś tam poważny oficer, czy jakiś esesny, coś, tylko zwykły żołnierz, nawet bez żadnych jakichś takich szlifów. Okazuje się, że wariat Niemiec, wielkie chłopisko, przeszło 2 metry, wsiadł na rower w Śródmieściu i jechał na Żoli Bielany do dentysty w czasie powstania, bo go zęby bolały. Jak dojechał na plac Wilsona, jak zaczęli strzelać do niego chłopaki, to Niemiec miał szczęście, że nie wszystkie celne były strzały, bo inaczej to by go w ogóle rozniosło. Dostał w nogę i dostał w rękę. Jak już go załadowali, położyli na nosze, to nieśli go do szpitala. Niemiec calusieńki czas się trząsł ze strachu, że go dobijemy. Chłopcy go przynieśli do szpitala i ten, który uczestniczył w tej strzelaninie, nie wiedział, czy to akurat jego pocisk był, to cały czas mi przychodził, pytał się na ucho, Dora, czy on przeżyje, czy nie? Więc jaka reakcja? Tu się strzela, bo jest, ale jak jest ranny, no to trzeba go ratować. Przynieśli go tutaj, naturalnie doktor, który znał świetnie język niemiecki, powiedział mu, przestań się tak trząść ze strachu. My nie mordujemy, to wy mordujecie. Wy na woli pomordowaliście wszystkich, prawie całą ludność na woli. My, nie będziesz normalnym pacjentem w szpitalu. L'insurrection, bien sûr, c'était un acte héroïque. On voit vraiment la détermination et la force
aussi l'impact de cette bataille, pas seulement en soulèvement, mais dans bataille, comme on peut aussi entendre et lire dans les rapports des généraux allemands, comme Mélenchon, qui dit l'insurrection, pour nous, ça s'est présenté très très mal. Et ce n'était qu'au moment que l'armée rouge décidait de rester immobile de l'autre côté de la fleuve que la tension s'est relâchée. Le haut commandement de la Wehrmacht l'a qualifié comme une deuxième bataille de Stalingrad. Mais ça, c'est juste une partie. Hein. Dans le discours polonais, ils se sont aussi levés les voix qui disent que c'était un acte irresponsable de sacrifier cette jeune génération dans une bataille qui était condamnée à échouer. Donc je trouve fascinant comme l'artiste, il a d'un pas montré cet aspect, cet extrême, et dans cette autre partie du monument, il montre aussi la souffrance. Hein, le monument comme l'endroit où on entrait dans les égouts pour s'enfuir, qui manifeste aussi l'aspect du désespoir humain. Donc je trouve que l'artiste, il a réussi à faire quelque chose de différencié entre les deux extrêmes, acte héroïque ou acte aussi problématique en vue des pertes humaines. Après minuit dans la nuit du 26 au 27 septembre, marchant en file indienne dans un silence complet, nous arrivâmes à l'entrée de l'égout de la rue Pouavsk. Il fallait y descendre en empruntant des échelons fixés dans le mur. Puis vint le moment très impressionnant, quand mon pied ne trouva plus d'échelons et qu'il fallut sauter dans le vide, obscur et inconnu. Une seconde de peur bleue, puis je sautai. Quelqu'un m'attrapa dans ses bras et me posa sur le sol du canal. C'était un vaste canal, dit d'orage. Nous y avancions avec prudence, en file indienne, en gardant un silence absolu. Presque tout ce trajet souterrain passait sous une rue occupée par les Allemands. L'éclaireur qui allait en tête nous prévenait des dangers en présence. L'alerte était transmise à voix basse et répétée, tel un faible écho. Attention aux mines! Avancer en rampant. Ou encore, attention, des grenades sont suspendues au-dessus de vos têtes, courbez-vous. Par moments, il fallait avancer pratiquement à quatre pattes. Mais la fatigue et la peur s'intensifiaient graduellement. Plusieurs heures étaient passées, les nerfs de certains commencèrent à lâcher. Le camarade qui se tenait près de moi sortit un pistolet et me demanda si je voulais qu'il me tue. Sa question me fit tressaillir. Je répondis à voix basse que non, que je voulais vivre. Il se calma et rempocha son arme. Il me prit par la main, et lié par un espoir imprécis, nous attendîmes de nouveaux ordres. Deux soldats de mon peloton, Wojtek et Zbyszek, virent au-dessus de nos têtes une bouche d'égout fermée. Ils grimpèrent les échelons et commencèrent à taper contre le couvercle avec les crosses de leurs fusils. La bouche d'égout s'ouvrit. Les garçons décidèrent de sortir à l'air libre. Nous ignorions bien entendu où ils allaient se trouver, en terrain allemand ou de notre côté. Non, on ne sortait pas chez les nôtres. Plusieurs soldats allemands entouraient la bouche d'égout. C'étaient des SS et des gendarmes de la rue Dvorkova. Ils se saisirent des résistants qui sortaient des égouts. Ils confisquaient leurs armes et arrachaient leurs uniformes en les jetant sur un tas. Puis ils les poussèrent, vêtus du seul linge de corps et pieds nus, contre une clôture de fil de fer. Mon tour vint. Quand je gagnai la rue et respirai l'air pur, quand je vis le soleil, je fus soulagée et éprouvai une grande joie au fond de mon cœur. Cela paraît invraisemblable aujourd'hui. Je savais que j'allais mourir, mais pas dans un égout, sale, sombre et puant, pas noyé comme un rat, mais en voyant le ciel, bleu et clair. Les Allemands me déshabillèrent, comme ils le firent pour les autres. Je restai juste en chemise. J'eus honte et je défis rapidement ma tresse pour tenter de cacher avec mes cheveux ma poitrine, à peine couverte. Un des SS me poussa de toutes ses forces contre le grillage. Je trébuchais et m'étalai au milieu de la chaussée. Et à ce moment-là, je sentis que quelqu'un me prenait le bras et me relevait, tout en disant au SS « Regarde, elle ressemble à notre Lorelai, laisse-la. » C'était en fin d'après-midi. Un beau coucher de soleil de septembre,
Les rayons d'or illuminaient mes longs cheveux roux. Alors, les SS bloquèrent la bouche d'Ego. Ils tirèrent une rafale de mitrailleuses depuis un balcon de premier étage sur les soldats de l'AK, désarmés et à moitié nus. L'Allemand, à qui je dois la vie, et que j'appelle toujours « mon Allemand » dans mes souvenirs, passa à côté de nous et chuchota. « N'ayez pas peur, ils ne vous fusilleront pas. » J'ai du mal à décrire ce qui suivit. Un SS s'approcha des corps étendus et tirait à chacun une balle de pistolet dans l'occiput. Il acheva deux camarades de ma compagnie, dont les doigts s'étaient accrochés au grillage, les empêchant de tomber, en faisant éclater leur crâne. J'étais comme morte, je ne ressentais rien, ni peur ni regret, juste un grand vide, tout simplement. A więc dzisiaj rozważa się, czy powstanie było właściwe, czy można było oddać 200 tysięcy najlepszych synów polskich i całe miasto, jedno z najpiękniejszych miast polskich, za cenę walki z Niemcami i rozliczenia się i porachunku. Ja jako żołnierz małoletni i harcerz mówię, że nie było innego wyjścia. My ten rozrachunek musieliśmy dokonać. Jaka w powstaniu samym zginęło 200 tysięcy, ale w czasie II wojny w Warszawie zginęło 800 tysięcy. Czy wy sobie wyobrażacie, młode dziewczęta kochane, czy nie? 800 tysięcy, a więc na trzech warszawiaków dwóch odeszło. No to można sobie teraz wyobrazić, w jakim terrorze żył ten naród i czy on miał prawo do takiego rozrachunku. Miał, to był nakaz sumienia, nakaz godności narodowej. Na een strijd van 63 dagen geeft Warschau zich op 2 oktober 1944 over. De stad is totaal verwoest. De nazi's zullen de weinige ruïnes die nog overeind staan, platbranden en opblazen. De bevolking wordt gedeporteerd. En pas na de bevrijding door het Rode Leger in januari 1945 keren de inwoners van Warschau met mondjesmaat terug naar hun stad. Bogina keert terug in augustus 1945. En wat ze ziet, is onvoorstelbaar. La vue de la ville nous fit un choc. Il y avait des décombres et des ruines partout. Même les maisons qui tenaient encore debout nous regardaient avec des orbites calcinées. Partout, la neige fondait en boue. Les trottoirs défoncés étaient raccommodés avec des planches pour que l'on puisse passer à pied sec. Mais ce qui était le plus étonnant, c'était la vue d'une foule innombrable dans ces rues dévastées. Au milieu des décombres bouillonnait la vie. Les écoles et l'université ouvrirent les inscriptions. Un pont provisoire en bois fut jeté à travers la Vistule. Un premier théâtre, un cinéma, une station de radio s'ouvrait. La ville reprenait sa place de capitale de la Pologne. Le commerce de rue se développait à une vitesse extraordinaire. Il n'y avait pas de magasin et on faisait ses courses dans les kiosques ou carrément sur le trottoir. Et puis Varsovie chantait et faisait de la musique, avec des violons, des accordéons, des harmonicas. Cette qualité particulière de la Pologne se poursuivra bien au-delà de la guerre avec le testament des chefs de la résistance et de l'État clandestin qui, au moment, après la défaite de Varsovie et au moment de l'entrée soviétique sur le territoire, qui va pourchasser et encore déporter plus de 500 000 résistants polonais, disent il faut résister, ne jamais se soumettre, résister par tous les moyens, mais par d'autres moyens, plus jamais de bain de sang. Et ça, c'est une nouveauté. Nel nome della libertà, e si scrivono. Paus Johannes Paulus II was een kind van het verzet tegen het nazisme.
wanneer hij clandestien seminarist was in Krakau. Die invloed zal hij meedragen tijdens zijn pastorale reizen in het communistische Polen. Jean-Paul II était resté un résistant. Résistant cette fois-ci aux côtés de Solidarność pour la chute de ce communisme qui soviétisait la Pologne, mais d'une autre manière. D'une autre manière, et ce qu'il privilégiait, je dirais presque, c'était la victoire par la conversion. Et je m'avancerai jusqu'à dire qu'il a réussi.